Teraz ostatnim etapem będą bliki. Czyli krótkie pociągnięcia prawie suchego pędzla. Bardzo takie cienkie i delikatne. Tutaj chciałabym, żeby te bliki ze sobą się nie plątały, żeby były w miarę równoległe do siebie. Przeżywam to tutaj. Kilka pociągnięć jasnego. Tak, nie wiem, czy to nam tutaj rozjaśniło jeszcze nasze czoło. Dosłownie kilka pociągnięć. Teraz tutaj przybywa. Są te linie. Na nosie robimy, a zaraz jeszcze tutaj. Na nosie robimy, na górze robimy trójkącik. Tutaj robimy dwie kreski. I na nosie też dwie, lekko rozszerzające się, żeby widać było, że to jest ta śliweczka. Teraz już rzeczywiście ten kolor daje takiego życia w ikonie. Jeszcze bardziej uwypukla, nie? Jeszcze bardziej uwypukla i... No coś jest w tych blikach, że mówi się, że to jest wejście tego Bożego światła w ikonę. Już te oczy inaczej patrzą, nie? Jak mam bliki. Czysta biała. Teraz mamy blik tutaj przy nosie. Na szyi to samo. Chciałabym, żeby one się tak spiczaste kończyły.
To jest już praktycznie skończona twarz. Teraz przejdziemy, następnym etapem będzie zabranie się za włosy. Słucham, coś jest rozmazało już. Nie, nie potrzeba leśniać.